Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Retro Gaming i witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Rayman 2. Ostatnio byliśmy w Czarodziejskiej Polanie, a dzisiaj wstępujemy do naszego ulubionego poziomu, jakim są Moczary Przebudzenia. To jest nasz ulubiony poziom, mój ulubiony, najkochańszy poziom. I o ile sam design poziomu mi się podoba, to cóż, za chwilę zobaczycie, co się będzie działo w tym poziomie. Na początek weźmiemy Lumsa ukrytego w drodze do Krainy Złych Snów. Taki mały spoiler dla kogoś, kto nie grał w Raymana. No i idziemy. No i tu się chowa jeden Lums. Jeżeli go nie zbierzemy, nie będziemy mieli kompletu. Także patrzymy dalej. Weźmiemy jeszcze tutaj życie. Bo coś czuję, że w tym poziomie życie nam się bardzo, ale to bardzo nam się przyda. Przecież ten poziom jest tak ukochany. Pewnie myślicie sobie, no dużo takich, jak widzicie, trzeba skakać pewnie. To nie jest jakiś trudny poziom, co jaja robisz? Ten poziom nie jest dlatego trudny. Za chwilę zobaczycie, co jest powodem, dla którego ten poziom, dla którego ja tego poziomu nienawidzę. No i to jest właśnie ten powód. Uwalniamy dziewiątą klatkę, który zbije się sam. Sam to jest wąż rzeczny, który jest niebezpieczny. No. I się pytamy łebka maski. On oczywiście nie ma pojęcia, o czym my w ogóle mówimy, ale daje nam bardzo ważne info o Globoxie, który został porwany przez piratów, którego będzie trzeba uratować. Tak myślę. No i wystarczy, że strzelimy w tą jego szarfę. Nacisnę być A. No i lecimy. I teraz zacznie się zabawa. Pierwsza część poziomu nie jest jakoś trudna. Omijamy te czerwone lumsy, to są w tym momencie jakoś niezbyt potrzebne. Zbieranie możemy ominąć przy pomocy przyspieszenia kontrolem. Niestety nie udało mi się strzelić w ten, więc cóż, no, powiedzmy, że sobie zginę. Na szczęście spoiler. W tej sekcji zginę tylko raz. I tak samo może być życie. Że to nie jest jeszcze problem z małą ilością życia. Ale niech jest jak... Nie wiem, czy to jakoś działa. Jak przełączymy przełącznik, sprawia nam się lumsy. Możemy tych gości ominąć, możemy przejechać. No i teraz będziemy robić tutaj kółka. Zbierzemy 10 klatek, pasek życia nam się powiększa. A jeżeli nie mamy go pełnego, to się ładuje nam do pełna. No i tutaj możemy sobie pozbierać lumsy. Mamy 3 okrążenia na to. Także jeżeli raz nie trafimy, możemy w kolejnym podejściu spróbować trafić. Dobra, musimy jeszcze tego piątala zebrać. Przechodzimy do następnej sekcji, którą wręcz uwielbiam, którą... Powiem tak, poziom jest prosty, pod warunkiem, że go nie przechodzicie na 100%. A jak go przechodzicie, zaczniecie, o. Teraz będę chciał trafić w tego węża. Tak. Oczywiście. No, w tym czasie, kiedy będę tak failował, to taka małe ogłoszenie parafialne. A no mianowicie, Ubisoft upłynie 30 urodziny. Czy to nie cudowne? Otóż z okazji tej jakże wybornej akcji Ubisoftu dostajemy co miesiąc jakąś wybraną grę za darmo. I tak. Jeżeli chodzi o dlaczego akurat wspomniałem o tym w czasie nagrania Raymana, to już wam tłumaczę. Otóż jedną z tych gier, która zostanie w tym miesiącu do 14 września, jest Rayman Origins. I jeżeli tą grę zapiszemy sobie do biblioteki, będziemy mieli ją na stałe za darmo, za frajer. Także jeżeli ktoś jeszcze waha się, to polecam założyć konto na Uplayu. No i jeżeli założycie konto na Uplayu, będziecie mogli wejść w odpowiednią opcję, damy link w opis. I dostaniecie już
Rayman, kupię Rayman Origins. Nie wiem jak z innymi gra, widziałem tam było tam Clancy, było Prince of Persia, Gwiazdy Czasu chyba te pierwsze. Jeszcze mogę powiedzieć na ten temat. Teraz chyba będzie The Crew od 14 września. Także jeżeli wam zależy na Rayman Origins, polecam w miarę szybko tą grę schwytać, bo jak nie schwytacie tak szybko, cóż, to będziecie musieli zabrać te crew. No. Także teraz możecie sobie popatrzeć jak se ginę, próbując złapać tylko jednego lunka na ten, który jest na wnętrzu. Ja to no, dlaczego go nie umiem trafić, ja się pytam. Co ja robię nie tak? No ale wróćmy do tej sekcji. Ja jeszcze mam zagłoszeń parafialnych. Na gdzie już jest promocja? Ten weekend. Dało mi się w promocji kupić Raymana 1 i 3. Za dosłownie grosze. Na dwie gry. Bym wiedział, że będzie promocja na Raymany. I na Raymana 2 kupił później. I tak, wydane jest na 24 zł. Teraz, jakbym zapłacił, to bym te 3 gry kupił na cenę jednej. Testowałem te gry już, na to, że chyba działają, aczkolwiek z Raymanem jeden to duży problem, bo działa na Xboxie. I fajnie, że gry do sobie odpalają się na Xboxie. A jednak może być problem w rozdzielczości, no będę musiał jeszcze jakiś mały research zrobić na ten temat. Jeżeli chodzi o Raymana 3, to jeszcze nie wiem, czy będę zwiększał rozdzielczość, bo podobno jak się zwiększy rozdzielczość, to potem jest problem z cutscenkami. Musiał je doprawić w montażu, a nie jestem leniwym człowiekiem. Także na razie patrzymy. Być może to będzie nasz ten przejazd, to będzie ten życiowy przejazd po prostu. To jest poziom, który powinien skończyć 5 minut? Może mniej? A ja się męczyłem na tym poziomie 10 minut. To uda nam się, uda nam się. Nie bądź. Po prostu nie wiem co robię źle. Na chwilę będę nie żył jak chyba lepiej. Czy co jeszcze mam zrobić? Co jeszcze mogę powiedzieć? Polecam GOG Galaxy, bardzo fajna platforma. Jest jeszcze w fazie beta, ale działa. O, udało się wreszcie. No i teraz zbieramy 50 i lecimy. Omijamy pieranie i jesteśmy. Udało nam się. Udało nam się ten poziom przejść. Po prostu nie wierzę, po prostu tak kocham ten poziom. Tak go nienawidzę. No ale tak teraz na poważnie, no ten poziom wprowadza właśnie mechanikę, której raczej już nie użyjemy w kolejnych poziomach, mianowicie śliganie się na wodzie, narty wodne. Ale dobra, otwieramy ostatnią klatkę, no i lecimy. Lecimy do hali drzwi. No, wskakujemy do portalu, no i będzie to standardowe liczenie punktów. Ale tym razem to liczenie będzie dobre, bo dostajemy 50 na 50, no i mamy access granted normalnie. Dostajemy wejście do bonusowego poziomu. Ta mała buszka ma coś na Raymana. Ma jakiś prezent. To jest naszym celem. Pomóc dziecku Globoxa dobiec do mety, zanim dobiegnie pirat. I musimy nacisnąć lewo, prawo, najszybciej jak się da, na przemienię. Pocieszę was, ten poziom nie jest cudowny, aczkolwiek na tym samym pójdzie lepiej. Ale zobaczymy, czy wygramy nagrodę. No, fajnie by było, bo mamy trochę ciekawą sytuację. No, teraz pochodzi. To teraz uda się, czy się nie uda? Aj, uda się. Udało się. Normalnie zobaczymy, co tutaj dostaniemy.
dostaniemy? Dostaniemy życie, dużo życia. Staliśmy jakąś tak na około połowę paska. Ale dobra, aż jak kończę ten już odcinek, zapisujemy grę. No i cóż, subskrybujcie, jeżeli wam się podoba, łapka w górę, no i do zobaczenia na kolejnym poziomie. Mamy tutaj bagno. Ale czy to czy następnym odcinkiem będzie na pewno bagno, to się zobaczymy. A na razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.